Myślicie, że to zabawę? Klinika przegrywa mecze. Myślicie, że wygrywanie gier to są lata treningów? Nic bardziej mylnego. Wygrywanie gier to jest dobry sprzęt. Właśnie tak. No i właśnie tak, dostaliśmy taką oto klawiaturę do testów. Jest to Corsair K63, dostaliśmy ją od firmy Galactus, za co wielce dziękujemy. I powiem wam tak, jeżeli nigdy wcześniej nie mieliście klawiatury mechanicznej, to powinniście ją dostać. Sam po sobie to zauważyłem, nigdy wcześniej nie miałem klawiatury mechanicznej i powinniście po prostu sobie ją zakupić, ponieważ komfort grania jest po prostu o niebo lepszy. Jeżeli ogólnie mielibyście dorwać jakąś klawiaturę, właśnie polecam serdecznie tą. Dlaczego? Otóż sama klawiatura jest wyposażona w przełączniki, które się nazywają Cherry MX Red. I o ile nie mam porównania z innymi klawiaturami mechanicznymi, to zauważyłem, że tutaj sama responsywność tych czynników jest po prostu... O ile tak jak w zwykłej klawiaturze zdarzało mi się tak, że niby wcisnąłem skillshot, on nie wystrzelił, bo za mało docisnąłem klawisz, bo po prostu, nie wiem, ze względu na samą sytuację, że tam się dużo dzieje, to tutaj wystarczy leciutko po prostu docisnąć klawisz i już klawiatura wyłapuje, że tak powiem, polecenie, które jej wydaliśmy. I naprawdę to zmienia komfort gry. O ile na początku będziecie palić flesze przez przypadek, ulty i tak dalej, jeżeli macie smartcasty, to po paru dniach gry to się całkiem zmieni. Ta klawiatura po prostu... Całkiem inaczej będziecie funkcjonować na takiej klawiaturze. Jeżeli chodzi o całokształt klawiatury mechanicznej, to zauważyłem, że dużo ludzi twierdzi, że klawiatury mechaniczne są zbyt głośne, ale powiem wam tak, że o ile tak korzystając z niej na co dzień, bez żadnych słuchawek na głowie, wydają się głośniejsze, to po założeniu słuchawek, rozmawiając z ludźmi, właśnie przez jakiegoś tam komunikator grając z nimi, w ogóle się nie odczuwa tej głośności tej klawiatury, dlatego ona jest... Nie jest tak głośna, jak mówią, tak. Corsair różni się budową samą od wielu klawiatur, ponieważ nie ma numpada. I powiem wam, że to jest bardzo dobry zabieg, ponieważ klawiatura zajmuje o wiele mniej miejsca na biurku, a sam w sobie numpad nie jest aż tak potrzebny. Mam wrażenie, że użyteczność numpada skończyła się w momencie, kiedy twórcy gier przestali robić swoje produkcje z opcją split-screenową, czyli na podzielonym ekranie, gdzie się grało w 2, 3, nawet 4 osoby na jednej klawiaturze, tak jak pamiętam, w dzieciństwie się grało. I sam osobiście nie korzystałem wcześniej w ogóle z numpada i nie odczuwam jego braku. I uważam, że to jest bardzo dobry zabieg. Klawiatura posiada też parę przycisków multimedialnych. Ma takie typowe zgłaśnianie, ściszanie, wyłączanie całkiem dźwięku, co według mnie jest dla mnie, kiedy coś nagrywamy, muszę coś zgłosić. Zamiast minimalizować grę, mogę sobie po prostu kliknąć parę razy i wszystko zrobione. Posiada ona też właśnie przyciski do odtwarzaczy muzyki. Ma play, stop, pauzę, pominięcie utworu, powrót do poprzedniego utworu. Także do streamów też będzie naprawdę spoko ta klawiatura. Sam pewnie, kiedy będę streamował, dorwę się do jakiegoś lepszego internetu, sam pewnie będę z tego korzystał. Także polecam serdecznie. Klawiatura jest podświetlana i powiem wam tak, że tutaj na najmniejszym podświetleniu ta klawiatura świeci tak jak moje poprzednie na maksymalnym. Tutaj na maksymalnym, jeżeli byście byli w kompletnej ciemności, bylibyście sobie w stanie, mam wrażenie, że rozświetlić drogę tą klawiaturą, naprawdę. Więc no, jeżeli chcielibyście w ogóle dorwać taką oto klawiaturę w jakiejś przedsprzedaży, ponieważ klawiatura będzie miała premierę jakoś na początku kwietnia, chyba 6 z tego co pamiętam, w opisie załączam link do sklepu X.com. Można tam ją kupić właśnie 50 zł taniej w przedsprzedaży i ogólnie wam polecam naprawdę ze szczerego serca dorwać jakąś klawiaturę mechaniczną, ponieważ to jest gigantyczna różnica, naprawdę gigantyczna. Więc no, to był pierwszy film tego typu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Możliwe, że będzie takich więcej. Zobaczymy. Póki co
No, nie pozostaje mi nic innego, jak jeszcze raz podziękować firmie Galactus za wysłanie tej klawiatury do testów oraz polecenia wam jej, bo to jest naprawdę kawał dobrego sprzętu. Więc no, to był tyle. Z tej strony był dr Urgot. Na razie.